Witam serdecznie, Szymon z Polankiewicz, z tej strony się kłania. Witam, 16 lutego 2015 roku. Ten czas jakby nie zawsze nas słucha, prawda? On jakoś tak biegnie, raptem patrzymy, a tu już za chwileczkę wiosna będzie. Kiedy mieliśmy okazję troszkę poprzebywać teraz na takiej magicznej Wiśniowej Górze, to była okazja również spojrzeć sobie, czy te roślinki, które tam są, czy w ogóle ta przyroda, która funkcjonuje, czy ona już zauważyła, że za chwileczkę będzie wiosna. I powiem Państwu, mam takie wrażenie, że roślinki zdecydowanie stwierdzały, że już gdzieś tam w pobliżu te pęki, takie pełne są pąki, przepraszam, te już takie mają tylko wyszczelić, prawda, żeby pokazać, budzimy się do życia, jest coś nowego, rewelacyjnego, więc to wszystko gdzieś wokół nas się dzieje. I to, co warto zobaczyć, to stwierdzić, że jest coś takiego wokół nas, bo czasami zapominamy o tym, że wokół nas są piękne, wspaniałe rzeczy. Patrzymy, powiedzmy, w cudowny basen, tak jak tutaj na tym zdjęciu, czy wspaniałe tutaj morze, a zapominamy o tym, że wokół nas też są cudowne rzeczy, więc zauważmy wszystko wokół wspaniałe, no i zdajmy sobie z tego sprawę, że odpowiedź na pytanie, czy wszystko na świecie i w życiu i biznesie i w wielu dziedzinach związanych i z życiem, biznesem działa na zasadzie sieci, odpowiedź brzmi jednoznacznie tak, absolutnie tak. Wszystko działa zdecydowanie na zasadzie sieci i oczywiście definicja sztuki sprzedaży obserwacyjnej czy sztuki obserwacji intuicyjnej tym bardziej tutaj absolutnie jest adekwatna do tematu, bowiem jesteś super sprzedawcą i kupującym, pamiętaj, i zdecydowanie działając w sieci tym bardziej zdasz sobie sprawę z tego, że dokładnie te mechanizmy, które wokół nas funkcjonują, mówią właśnie to, że te wszystkie emocje, te wszystkie myśli, zachowania, słowa, prawda, nawyki, humor, humory, prawda, my kupujemy sami sobie, potem kupują to wokół nas ludzie, którzy są w tej sieci, czy to jest rodzina, czy praca, czy jesteśmy na imprezie i tak dalej, bowiem odpowiedź na pytanie, czy wszystko na świecie działa na zasadzie sieci, odpowiedź jest rewelacyjnie prosta, tak. Absolutnie tak. Nie ma możliwości, aby coś nie działało na zasadzie sieci. Jakby udokumentowaniem tego będzie kilka takich przykładów, które podam. No powiedzmy sobie rodzina. Jak wiemy, wiecie doskonale Państwo, ja bardzo często używam pojęcia, że rodzina jest pewnego rodzaju firmą, jest przedsięwzięciem, jest przedsiębiorczością, jest czymś, gdzie działa pewna hierarchia wartości, pewna hierarchia etyki, zasad, przewodzenia, dowodzenia, prawda, i tak dalej. Bo te mechanizmy funkcjonują. No przecież jeśli jest ojciec, matka, są dzieci, to już jest pewnego rodzaju sieć. Przy czym każdy z nas w jakiś sposób uczestniczy również w innych elementach sieciowych, które funkcjonują na świecie. Ale taką bardzo ważną rzeczą, którą chciałbym podkreślić, oprócz tego, że rodzina to jest również sieć. Ojciec, matka oczywiście, a to są dziadkowie, to są wnukowie, prawnukowie, kuzyni i tak dalej. To przecież jest sieć, nic innego jak sieć, która jest bardziej skonsolidowana lub też mniej. Gdzie w którymś momencie może większość członków rodziny bliższej czy dalszej zaczyna swoje życie, tworząc kolejną swoją własną sieć, prawda, bo produkują dzieci, wybaczcie mi słowo, produkują, prawda, w każdym razie potem te dzieci znowuż budują swoją własną sieć i tak to się wszystko tutaj dzieje, toczy, więc rodzina zdecydowanie jest bez wątpienia i firmą, przedsiębiorstwem i bez wątpienia jest siecią. Z pozycji, powiedzmy, podróżniczej, geograficznej. Jeśli spojrzymy na kulę ziemską, wyobraź sobie z perspektywy, nie wiem, tego Sputnika, którego dzisiaj o 18.23 będzie można, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, będzie go można zobaczyć, jest jakby najjaśniejszą gwiazdą, jest podobna do meteorytu spadającego, ale który leci dużo wolniej, więc jest taka opcja, że przy ładnej pogodzie będzie można zobaczyć ten statek kosmiczny, bo tak to należy określić, który systematycznie leci z prędkością 25 tysięcy km na godzinę. I teraz, kiedybyśmy spojrzeli z tych 400 km tam z góry na Ziemię, zobaczymy kulę ziemską, błękitną, prawda, zobaczymy morza, morza to jest sieć, przecież to są naczynia powiązane, morza, ocean, jakkolwiek nazwane, ale to są sieć. Kiedy spojrzymy na wszystkie rzeki, prawda, spojrzymy na wszystkie strumyki, potoki i tak dalej, to wszystko jest sieć, to są naczynia połączone. Mało tego, wyobraź sobie, że to są takie żyły, to są te tętnice Ziemi, które patrzymy i raptem mówimy, wow, to w naszym organizmie zupełnie podobnie się dzieje. Zwróć uwagę również, że kontynenty, cóż to są? No i mamy tą Europę, prawda, mamy Azję, mamy Amerykę Północną, Południową, Środkową, mamy Australię, mamy Antarktydę,
również jako kontynent Australię, prawda? Te kontynenty w konsekwencji również są siecią i ta sieć składa się na Europę, powiedzmy sobie Europa jako część tej sieci kontynentów, kuli ziemskiej, a przecież jeśli spojrzymy z kolei w gwiazdy właśnie wieczorem, kiedy będziemy dzisiaj mieli okazję, czy będziemy szukać tego naszego statku, powiedzmy sobie dokumentu technicznego człowieka, że w kosmosie można przebywać dłużej, prawda, i dostarczać różne elementy, które są tam niezbędne, jedzenie, wodę i tak dalej, to kiedy spojrzysz w te gwiazdy, zobaczysz, wow, Wszechświat jest również siecią, to są naczynia połączone. Główny inżynier, który to wymyślił, stworzył, miał jakiś pomysł na to wszystko, my dzisiaj tylko musimy zdać sobie sprawę z tego, że to są wszystko naczynia połączone, nie ma konstans w życiu, coś się rozrasta. Wczoraj, kiedy rozmawialiśmy z kolegą, który interesuje się tego typu rzeczami właśnie, jak te wszystkie i fizyki kwantowe, wszechświaty i tak dalej, to jednoznacznie to takie odkrycie, które właściwie dawni mędrcy już dawno wiedzieli, to odkrycie ostatnio naukowców jest po raz kolejny takie niesamowite. Hurra, już wiemy, w kosmosie nie ma próżni, drodzy Państwo, bowiem jej nie ma, ale to wszystko jest sieć. Kontynenty to są państwa, jeśli Europa, prawda, to te kilkadziesiąt państw, które się tutaj znajduje. Państwa są w przypadku Polski, powiedzmy, podzielone na województwa, to jest sieć, prawda? Województwa z kolei na powiaty, powiaty na gminy, te gminy jeszcze gdzieś tam na jakieś sołtysowe, powiedzmy, tereny zarządzające, prawda, te wiejskie, i to wszystko jest sieć, z tego warto sobie zdać sprawę. Mało tego, to wszystko państwo jest zarządzane w sposób wybitnie sieciowy. W jaki sposób, no jest rząd, jest prezydent, jest Sejm, Senat, prawda? Trochę dużo tych różnych instytucji, które trzeba utrzymywać, no ale tak to jakoś wygląda i to nie jest tylko utrzymywanie tych rzeczy, bo potem kumpelstwo, kolesiostwo, prawda, i układy powodują, że utrzymywać trzeba jeszcze więcej, ale okej, no tak jest świat skonstruowany i trzeba jakoś sobie z tym wszystkim radzić, ale to jest również sieć. To są potem wojewodowie, prawda, to są burmistrzowie, to są prezydenci, to są marszałkowie województw, no dużo tego wszystkiego, prawda, rzuć uwagę. Wojewoda, marszałek, po kiego to wszystko, nie wiem, ale tak, to są elementy sieci. Wzorcowe zresztą, piramidalne elementy, zresztą to, co jest najskuteczniejsze, to, co przynajmniej w tej części wszechświata funkcjonuje, to na kuli ziemskiej w szczególności, to wszystkie elementy związane z budową piramidalną funkcjonują dlatego, że właśnie mają taką konstrukcję. Nie tylko chodzi o piramidy w Egipcie, prawda, czy tych piramid na świecie jest wiele, bo i w Chinach są, i na Bałkanach naszych europejskich, i w Polsce są, i w te wszystkie Ameryki, jedna, druga, trzecia, zawierają masę różnych takich piramid, dużo większe niektóre są, tylko gdzieś tam przysypane, zarośnięte, nawet od tych, które mówimy, Cheopsa i tak dalej, te koło Kairu, prawda, w Egipcie. Więc to są kontynenty. Idąc dalej z kolei, ciało ludzkie to są, tak jak mówiłem o kuli ziemskiej, kiedy patrzymy z góry, prawda, i widzimy te rzeki i tak dalej, ciało ludzkie dokładnie tak funkcjonuje, że nie wspomnę o kanałach, których nie widać, te kanały energetyczne, które w sobie mamy gdzieś tam, to wszystko są, to jest sieć. Ci z Państwa, którzy troszkę rozumieją energetyczną budowę człowieka, bo wszyscy jesteśmy energią, wszystko na świecie jest energią, która funkcjonuje na zasadzie sieci, w mniejszym czy większym chaosie, ale ten chaos ma pewne uporządkowanie. Te cyfry pierwsze, liczby pierwsze, które są, to też jest ten element sieciowy, który w tym wszystkim zafunkcjonował. Więc ciało ludzkie to są te żyły, tętnice, to co powiedzmy dla ludzi, którzy nie do końca wiedzą, czy rozumieją zasady budowy świata i człowieka, i wszystkiego na świecie tej energetycznej, to przecież jeśli spojrzysz na sieciowość, która polega na tym, że jeśli jest serce, jeśli jest wątroba, jeśli jest żołądek i tak dalej, ręce, nogi, to wszystko razem jest siecią funkcjonującą sobą. Te komórki, które mamy w organizmie, te miliardy, biliony komórek, które mamy, każda z nich ma pewną jakąś taką niezależność, to już nawet w laboratoriach akademickich o tym wiedzą, ma pewną niezależność, ale to wszystko działa na zasadzie sieci, na zasadzie wymiany informacji między komórkami. Powiedziałem, troszkę przejęzyczyłem się, śmieci, ale dlatego, że w organizmach naszych mamy tego chłamu niesamowicie dużo, więc czasami warto ten organizm oczyścić, pamiętając, że ta sieć musi komunikować w naszym organizmie. Wszystkie korporacje na świecie potężne, jak działają? Działają na zasadzie sieci, czy chcemy, czy nie, to jest sieć. Wybitnie, wybitnie korporacyjnie skonstruowana sieć, gdzie te korporacje wzajemnie współpracują, konkurują teoretycznie na świecie, a tak naprawdę ten świat jest często już poukładany i nawet ta
konkurencja teoretycznie, którą my widzimy, potencjalni, zwykli zjadacze chleba, to ona w wielu sytuacjach jest jakby no, wywołana w sposób sztuczny, że tutaj zobaczysz konkurencja na świecie, więc nie martw się, na pewno zadbamy o to, żeby ceny były dla ciebie dobre. Tak, na pewno zadbają o to, żebyś ceny miał dobre i sztucznie wywołane potrzeby, które gdzieś tam się dzieją, bo tak działa ta sieć korporacyjna między innymi. Do tej korporacyjnej sieci oczywiście dałem pracy, gdziekolwiek pracujesz, czy pracujesz jako samozatrudniony, czy jesteś zetatyzowany, czy właśnie w korporacji zetatyzowany, wiesz, to nie ma siły, ty zawsze, ale absolutnie zawsze uczestniczysz w sieci. To, co powtarzam, nawet ten pustelnik, który gdzieś tam sobie jest, to z automatu jest umieszczony w sieci, bo ta sieć to jest przyroda, ta sieć to są zwierzęta, które wokół się dzieją, ta sieć to są również ludzie, którzy mimo wszystko wokół gdzieś tam są, mimo że ten pustelnik teoretycznie jest sam. Markety, zwróć uwagę, no wysyp Biedronek, jeszcze nie było ciepła, lata Biedronki powyłaziły wszędzie i co chwilę gdzieś pokazują się, prawda? I to nie jest reklama tej sieci, ale rewelacyjnie zajęli rynek. Ponad 2000 tego typu marketów powstało w jakiś sposób sieciowych, prawda? Z kolei, no nie będę wymieniał innych nas, ale jeśli gdziekolwiek się obejrzysz, to zobaczysz, że wszystkie te takie rodzinne sklepiki osiedlowe, wiejskie i tak dalej, one prędzej czy później znikają z tego wszystkiego środowiska, bo lojalność lojalnością środowiskową, patriotyzm patriotyzmem, ale jeśli ktoś ma do dyspozycji market, w którym właściwie wszystko wejdzie tam i wszystko cokolwiek potrzebuje, może kupić, nie musi biegać od sklepu do sklepu, to on to zrobi, pomijając fakt, że jest to tak skonstruowane, że wjeżdża po chleb i papier toaletowy, a wjeżdża z pełnym koszykiem i się zastanawia właśnie, po co mu to wszystko jest potrzebne. To mówimy praca, markety, prawda, banki, jak funkcjonuje cała finansowość na świecie. To absolutnie jest majstersztyk, jeśli chodzi o sieciowość. Rządzenie światem, prawda, zarządzanie ludźmi, sprzedawanie im różnych informacji, kontrolowanie. Taki obóz koncentracyjny, rewelacyjnie skonstruowany przy pomocy finansowym. Czy pieniądze są fajną rzeczą? Tak, bo one wiele rzeczy ułatwiają, jakby definiują, określają, tworzą pewne zasady, ale również są znakomitym narzędziem do tego, żeby krótko zaryło trzymać całe towarzystwo na świecie. I tak też się dzieje, prawda? Całe te mechanizmy, które powodują, że świat się zadłuża, ludzie się zadłużają, państwa się zadłużają. Normalny zjadacz chleba w którymś momencie ma takiego kapo komorniczego, którego gdzieś tam powiedzmy ściga, bo coś mi nie wyszło. No i tak ten świat funkcjonuje. Broń Boże, nie chcę kogoś obrazić z pozycji zawodu, który wykonuje. Wiem tylko tyle, że tak to działa. Tak ten mechanizm, czasem ludzie po prostu nie wiedzą, że są jakby celowo wplecieni w to wszystko. Szkoły. Wszystkie szkoły na świecie działają na zasadzie sieci. Jest to tak skonstruowane, że wiemy kiedyś a la Makota i było pięknie, fantastycznie, pióra były. Dzisiaj tysiące książek, jak nasze dzieci 13-letnie idzie do szkoły, jak ja plecak biorę w rękę, to czuję kilkanaście kilogramów chyba tego wszystkiego. W sposób bezsensowny tych masek książek. Wydajemy po kilkaset złotych, bo sieć narzuciła pewne parametry, od których nie ma odwołania. Mało tego, idąc dalej, służba zdrowia, która jest siecią farmacji, powiedzmy jest systemem dealerskim dla firm farmaceutycznych, bo w większości jak to wygląda, z czego to wynika, to jest Państwo bardzo proste. Oczywiście jest wielu wspaniałych, cudownych lekarzy, jest wielu wspaniałych pielęgniarek, ludzie, którzy mają cudowną misję, którą chcą realizować, co nie zmienia faktu, że większość tego świata, w cudzysłowie służby zdrowia, nie żyje ze zdrowych ludzi, tylko z chorych ludzi. W związku z tym jakiś interes ta sieć miałaby, aby ludzie byli zdrowi. W związku z tym stosuje się ten mechanizm, który powoduje, że są te tysiące aptek wypełnione na okrągło, że są te przychodnie, prawda, bo tak działa ta sieć dealerska dla konkretnych korporacji zajmujących się produkcją mniej czy bardziej skutecznych lub nieskutecznych lub wręcz szkodliwych różnych elementów farmacji jakichś tam. Stacje benzynowe, zwróć uwagę, to jest sieć. Jeśli dzisiaj stacja benzynowa nie funkcjonuje w sieci, a nawet jeśli ma swój własny szyld, to w większości korzysta z sieciowego dostarczyciela tegoż paliwa, prawda? Kościoły jak działają? Kościoły działają na zasadzie sieci. Nie ma innej możliwości, to też jest, prawda, sieć. Zresztą wzorcowa, prawda, świetnie skonstruowana. Mówi się network marketing. Network marketing jest oczywiście siecią i ludzie kojarzą, jak mówimy o sieci, tak, to pewnie multilevel marketing czy network marketing, ale drodzy Państwo, właśnie w te 14 minut, o czym mówiłem w tej chwili, podawałem przykłady, że wszystko działa na zasadzie sieci. Nie ma możliwości, żeby coś nie działało na zasadzie sieci, a nawiązując do network marketingu, jest to najbardziej przyswajalny, najbardziej przedsiębiorczy, najbardziej otwarty, najbardziej rzetelny, najmniej szkodliwy
najbardziej przyjazny, najbardziej dający możliwości realizacji się człowieka na świecie. W związku z tym to też jest sieć, której pewnie warto absolutnie skorzystać. My jesteśmy z Elżbietą, z małżonką cudowną moją, absolutnymi fanami tego typu przedsięwzięć networkowych, mądrych, bo wiemy doskonale, że również w tym świecie zdarzają się dziwne rzeczy, jak wszędzie. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że naświetliłem temat i dałem odpowiedź na pytanie, czy wszystko na świecie i w życiu, i biznesie, i w wielu innych dziedzinach, które tutaj wymieniałem, które obok nas funkcjonują, czy w nas, czy razem z nami, że absolutnie sieć jest nieodwołalna. Ona po prostu jest i warto sobie z tego zdać sprawę i wtedy w sposób umiejętny, mądry zadać sobie pytanie, czy sieć, w której uczestniczę, jest taką, która jest dla mnie, dla mojej rodziny fajną, przyjemną, czy też może muszę poszukać w swoim życiu jakiejś takiej dywersyfikacji swoich działań, żeby poszukać tego elementu sieciowego, który spowoduje, że mogę się i rozwijać osobiście, mogę być uśmiechnięty, szczęśliwy, radosny, bowiem to, do czego tak naprawdę zdążymy, to sukces jakkolwiek definiujesz, jego jedynym elementem, do którego dążymy, jakkolwiek to nazwiesz, czy Bentley, czy miliony na koncie, czy wspaniałe podróżowanie i tak dalej. W finale chodzi o jedną zasadniczą rzecz. Bycie szczęśliwym, bo tak funkcjonuje świat, bo prawo rezonansu, prawo synchronizacji, prawo wypełnienia, prawo czasu, to też jest sieć. Cóż, pozostaje mi pogratulować oczywiście Tobie, że rozumiesz te wszystkie elementy, o których dzisiaj mówimy, ale na pewno chciałbym również powiedzieć taką rzecz, że w przyszłym tygodniu będziemy mówić o tym, jak zwiększyć swoją produktywność i powiemy troszkę o działaniach mono i multi, bo to jest bardzo dobre pojęcie, warto sobie z tego zdać sprawę. Gratuluję Tobie oczywiście jeszcze raz, że rozumiesz ten kwadrans, wiem, że rozumiesz zasady synchronizacji, rezonansu, wyrównania i gratuluję Tobie, że korzystasz ze swojej intuicji. No i dziękuję Tobie za to, że wzbogacając siebie, wzbogacasz cały świat. Szymon i Elżbieta z Polankiewicz życzą Tobie pięknego, cudownego dnia, tygodnia, miesiąca, roku, całego życia. Po prostu bądź szczęśliwy i do zobaczenia na plażach świata. Baw się dobrze.